Też benzynka. Lubię tak, tak plakiem psiknie, nie rozetrze tego, strasznie. No, to jest idealne. 160 na lotu. No. Parkowanie przód, tył. Maska coś nieelegancka, gdzieś po coś podjechała. Koken kontrole Spinbüro, ja? Ja, danke schön. Jezu, zase siadnę na ciepłym. Siedziska grzane, parkownik przód, tył, jaka wersja? Audi pasuje, tylko silnik nie. Nawet cena pasuje. Jakie tam, 2 litry? A nie wiem, benzyna. Widziałeś siedzenia grzane? 15 rok. Przynieś klucza? No, to pewnie jak się da. Siedzenia grzane, parkowniki przód, tył. No. Bez latarki ani róż, no właśnie. W 15 roku w nowej lampie, w nowym grillu. 7-drzwiowa, 9-osobowa, idę po klucz. Rzutem na taśmę. Te parkowniki to są hity jakieś, kurde. Te siedzenia fajne, rzadko spotykane w takich autach. Ładna. Bo tam są takie zazwyczaj taborety zwykłe. Palisz sztukę? Jakbyś mógł to ustawić? Dobra, idź tam ucho włóż pod. Siedzenie grzane w takiej fieście, parkowniki z przodu, z tyłu. To są w ogóle ciekawe rzeczy. 158 przebiegu. 7-biegowa skrzynia. Ręczny na sznurek. Wszystkie komunikaty sprawne. Kiera w skórze. No coś podobnego. Dajmy wsteczniaka. Elektroniki chodzą przód, tył. Elektroniki sprawne. Fiesta w 15 roku. Parkowniki przód, parkowniki tył. Alu. Te chwilę przywieźli. Siedzenia grzane. Ale jaki model siedzeń? 150 parę tysiąca przebiegu. 158. Dwa klucze. Przednia szyba grzana. Ciekawa historia. Później nie zejdzie. No to chodźmy stąd, jak wiesz, mamy gadać, bo to szkoda czasu, wiesz? No dobra, to przemyśl, bo ja nie sobie... No, maskę widziałeś? Maskę widziałem. Bo tu dziadek siedzi, zawsze taki młody siedzi z synem. Taki całkiem młodziutki, 70. Właśnie, 90. Tu źle, stóweczka. 70, piętro niżej. 90. Tari raj raj. 50. Tu blaszka, proszę cię bardzo. 70, nawet. Kolor fajny jest, podoba mi się ten czerwony fieściański. On taki wiosenny jest, można powiedzieć. Nie jest szary, nie jest srebrny, nie jest czarny, jak wszystkie te 50 nawet w porywach. 90. Tu już byliśmy. Całkiem w oryginale. Kółko ładne jakieś. Fajne.
Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.